Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk. I don't care who you are. If you're a human being with two eyes and a heart, this game, this industry makes you feel good. What industry? Sweat socks? No, show business. Dzień dobry Państwu, witamy w 102. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk. Z tej strony Ania Tatarska. Musiałeś sprawdzić, co, bo już tyle ich było. Tak, już próbowałem zapamiętać przed, ale to zawsze było, zawsze dla mnie jest trudne jednak. Ja mam wrażenie, że to jest tak jak z urodzinami. Tak, zapraszam Was na moje 37 urodziny, ale akurat w przypadku osiągnięć zawodowych to im więcej masz na koncie, tym lepiej ludzie na Ciebie patrzą. Z wiekiem bywa różnie, choć na szczęście to się też zmienia. No, dzisiaj będziemy mówić właściwie o osiągnięciach sportowych, co prawda, ale to blisko sportowym osiągnięciom do takich zawodowych. Co prawda ze sportem ja mam niewiele wspólnego. Nieprawda, Kuba. Ja widziałam na Instagramie twoje nagrania i wyglądasz jak profesjonalny crossfitowiec, więc nie kłam. Ja nie mam aktualnie nic ze sportem wspólnego, więc to jest moja linijka, nie kradnij mi jej. Dzisiaj zagłębimy się w nowy serial HBO. Po polsku to jest Lakers Dynastia Zwycięzców. Po angielsku jest bardzo trudnie, bo jest Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. I to jest serial, który jest takim zapisem zawodowych i prywatnych sukcesów zawodników drużyny Los Angeles Lakers, drużyny koszykarskiej. I którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej podziwianych takich i święcących triumfy drużyny, która jest taką legendą obecnie, ale jeżeli się nie mylę, już nie taką, już takich sukcesów nie odnosi, wręcz przeciwnie. Wiesz co, ja myślę, że tutaj na początku to jest dobre miejsce, żeby dodać, że to nie jest wcale serial dla fanów sportu. Mamy taką kategorię, chociaż ja ogólnie jestem przeciwniczką tych filmowych kategorii, jak film sportowy. Natomiast są filmy sportowe, czy też filmy o sporcie, które tak naprawdę mają dużo szerszy zasięg tematyczny czy emocjonalny. No i to jest jedna z tych produkcji. Ja osobiście się akurat koszyku nie interesuje. Naprawdę myślę, że na temat amerykańskich zespołów wiem tyle, co każdy, kto dorastał na przełomie lat 80., znaczy urodził się w latach 80., dorastał w latach 90., więc tam kojarzy, nie wiem, Michael Jordan, prawda, Chicago Bulls, tak. Ale jakbyś mnie zapytał, kto teraz jest, to ja takie rzeczy wiem z portali plotkarskich, że jeśli koszykarz się z kimś spotyka, to ja będę wiedziała, że on jest koszykarzem, ale w drugą stronę to nie działa. Więc podchodziłem do tego serialu z pewnym sceptycyzmem, muszę przyznać. I zastanawiałam się, no, czy uda mi się w to, że tak powiem, wciągnąć. Tutaj na szczęście mamy nazwiska stojące za tą produkcją, które mogą nam, powiedzmy, dać obietnicę, że to będzie udane. Chociaż to też nie zawsze bywa. Do końca. Tak, możemy od razu tutaj doprecyzować, że twórcami tego serialu jest producent Max Bornstein, którego kojarzymy między innymi z Godzilli, no i przede wszystkim... No właśnie. No ale ja uważam, że to jest dobra gwarancja kogoś, kto ma doświadczenie w kinie rozrywkowym, a z drugiej strony reżyser Adam McKay, między innymi od filmu Nie patrz w górę, to była ta ostatnia produkcja, ale też na przykład Vice wcześniej. Akurat Vice'a nie lubię, ale on jest na pewno bardzo ciekawym twórcą. Jeśli chodzi zaś o aktorów, to tutaj obsada jest fantastyczna i myślę, że ty też, jako nasz tutaj zespołowy narzekacz, masz swoje ulubione typy. Strzelam, że twoją ulubienicą jest Gabi Hoffman. Oczywiście. Która jest absolutnie wspaniała w tym serialu, ale oprócz tego mamy też Johna C. Reilly, świetnie znanego, Jasona Clarka, Sally Field, więc tutaj jest taka bardzo mocna obsada, może nie gwiazd, ale takich naprawdę dobrze znanych twarzy. Jeszcze Jason Segel czy Brett Cullen. Adrien Brody się pojawia. Tak, Adrien Brody się pojawia tutaj też. Ten serial jest, uważam, fantastycznie zaprojektowany. To jest coś, o czym my czasami mówimy, co może się na pierwszy rzut ucha nie wydawać takie interesujące.
No ale łatwo sobie wyobrazić, że tych języków wizualnych, które by chwytały przełom lat 70. i 80. w Kalifornii, może być bardzo wiele. Tutaj autorzy zdecydowali się na taką stylizację sugerującą, że jest okręcone taśmą, znaczy na taśmie, bardzo takie ziarniste. Właściwie można powiedzieć, że taśma tutaj się miesza z tą estetyką wideo, co jest o tyle ciekawe, że ten okres, oprócz tego, że jest to czas ewolucji w ogóle NBA i przemiany, powiedzmy, sportowej ligi w wielką komercyjną potęgę, bo tak naprawdę to obserwujemy tutaj, to jest też czas przecież tuż przed tym, jak się pojawiło MTV, to już jest czas wideoklipów i w ogóle dla popkultury taki bardzo istotny moment, więc ten wybór, żeby pokazywać to wszystko w takim właśnie kluczu bardzo wyrazistym, według mnie strzał w dziesiątkę. I podobno faktycznie niektóre sceny były kręcone oryginalnymi kamerami na oryginalnej taśmie, dlatego ten efekt jest oczywiście podrasowany, żeby tak wyglądał, ale niektóre faktycznie są takie oryginalne. To ciekawe, co mówisz o tym, że ten serial jest dla wszystkich tak naprawdę, że nie musisz być fanem, fanką koszykówki, żeby się w niego wciągnąć. Ja miałem trochę inne wrażenie, że jednak musiałem wykonać pracę domową, za czym nie przepadam, żeby przed czy w trakcie produkcji doczytywać, bo tak naprawdę... Naprawdę? Tak. Byłem trochę zagubiony w trakcie pierwszych odcinków i zaraz ci powiem dlaczego, ale jeszcze też, co dla mnie było super istotne i czego dowiedziałem się poniekąd z tego serialu, z pierwszych odcinków, ale też jakby z lektury, to, że NBA, czyli koszykówka amerykańska, wcale nie była sexy i interesująca w latach 70-tych, 80-tych. Ona była traktowana trochę po macoszemu. Jeżeli pojawiała się w telewizji, to były to często nagrania, nie były puszczane mecze na żywo. No i to właśnie Jerry Buss, czyli postać grana przez Johna Cirelliego, postanowił to zmienić. Znaczy chciał kupić Lakersów, którzy byli nie byli też traktowani poważnie za bardzo. No byli nieźli, ale bez przesady, tacy tam zespół tak, jak każdy inny, nie? No właśnie, no i chciał stworzyć coś, co według niego jest jak seks, albo koszykówka dla niego jest jak seks. Coś, co będzie właśnie przyciągające, co będzie takim, wiesz, kluczowym elementem dnia fana sportu i czemu będzie bliżej właśnie do Hollywoodu, niż do rozgrywek tak naprawdę takich sportowych, które były dotychczas znane. I dlatego to jest takie fascynujące, bo ten serial jest tak naprawdę również zapisem takiej merkantylizacji sportu, która dzisiaj jest dla nas absolutnie normalna. To, że największe gwiazdy mają sponsorów i zarabiają miliony we wszystkich sportach. Ale tutaj mamy taki, można powiedzieć, z lupą idealny przykład tego, jak to się wtedy robiło. To, co wtedy Jerry Buss, tak jak wspomniałeś, grany fantastycznie, uważam, przez Johna Cirelliego, robił, co było pionierskie i oczywiście przez środowisko uważane za jakieś szaleństwo, bo on był wcześniej specjalistą od nieruchomości i takim bon vivantem w stylu Playboy Mansion. Nikt go nie traktował poważnie, wszyscy uważali, że on nie ma pojęcia po prostu co robi, że te pomysły są bzdurne i że to się na pewno nie sprawdzi. Dzisiaj te pomysły to jest oczywistość, bo serial pokazuje, że na przykład on przerobił stadion tak, żeby był w nim też klub. Dbał o to, żeby jego zawodnicy byli pozycjonowani jak gwiazdy, żeby byli właśnie mieli taką star power, żeby byli cool. Tutaj w serialu obserwujemy na przykład, jak się zadzierzgają, że tak powiem, dealer reklamowe, tak? Czyli możemy zobaczyć, jak przychodzą na przykład do Magica Johnsona, który jest tutaj jedną z głównych tych koszykarskich postaci, producenci butów i jak mu proponują, będziesz twarzą tych butów, a może tych butów za tyle pieniędzy, na tak długo. Jak to wygląda? To Jerry Buss postawił na korcie, na boisku, przepraszam, krzesła. Ach. Postawił krzesła, czyli to jest tak naprawdę początek kultury tych telebimów, które z bliska pokazują emocje obserwujących grę widzów, w tym właśnie celebrytów, których możemy wtedy oglądać z bliska, jak to się świetnie na tym meczu bawią. No i co dla mnie też było ultra ciekawe i dla ciebie też, bo przecież nie tak dawno rozmawialiśmy o serialu Cheer, prawda? Tutaj też obserwujemy początek kultury cheerleaderek, tak jak je
postrzegamy współcześnie, czyli że wcześniej, no nie chcę nikogo dyskredytować, ale były to raczej takie trochę w stylu szkolnym jakieś takie tańce w duchu sportowym. Natomiast Bas tutaj wprowadził pod wodzą notabene Poli Abdul, to jest prawdziwa, prawdziwa historia, tancerki, które do hitów ówczesnych, na przykład w filmie się pojawia piosenka You Can Ring My Bell, tańczyły w sposób niezwykle zmysłowy i też tutaj akurat obserwujemy ten taniec, on jest taki bardziej sexy i jeszcze nie bardzo skomplikowany, ale właśnie też z czasem te układy się zrobiły bardzo sportowo też wymagające, ale jednocześnie ten taki seksapil cheerleaderek koszykarskich i nie tylko potem został składową. Coś, co wówczas no, w ogóle nie miało miejsca, więc już, żeby się nie rozgadać za bardzo, kończę. To właśnie te kulisy są strasznie ciekawe. Trochę tak jak w Mad Men, oprócz perypetii bohaterów, śledziliśmy tak naprawdę rozwój rynku reklamowego. To tutaj też obserwujemy po prostu niesamowicie interesujący moment z historii. I na przykład moją ulubioną anegdotą jest właśnie anegdota z tymi butami, bo tam jest bardzo dużo takich smaczków, to jest w stylu zresztą McKay'a. Powiem tylko, że Magic Johnson, jak już był tą właśnie wschodzącą wielką gwiazdą Lakersów, no to zbiegli się producenci butów, żeby mu te buty zaproponować dla niego, te, które on będzie reklamował. To było jeszcze oczywiście przed erą Air Jordanów, tak? I jakby naprawdę wyniesienia tego na poziom popkulturowego fenomenu. Ale oczywiście już wtedy zawodnicy w relacje z firmami wchodzili. No i tam się zgłaszają do niego różne firmy znane i uznane już wówczas, Converse, Adidas i między innymi, cudowny moment, gdzieś go tam zagaduje, jak on wychodzi ze spotkania, Phil Knight. Kto się interesuje butami albo biznesem wie, że Phil Knight to jest jeden z założycieli firmy Nike, która wtedy dopiero raczkowała. No i on Magicowi próbuje w bardzo kreatywny sposób sprzedać współpracę tak naprawdę, tylko konkluduje ją słowami, że no, nie mogę ci w tym momencie zaoferować tych wszystkich pieniędzy, które proponują ci inni konkurenci, bo nasza firma dopiero startuje, no ale mamy super patent, super buty, dużo lżejsze, a tak samo wytrzymałe, no i jeśli wejdziesz z nami w tę współpracę, to proponuję ci akcję. No i powiem tyle, gdyby się wtedy zgodził, a się nie zgodził, to byłby bogatszy o 52 chyba miliardy dolarów. O kurde. Nie chcę skłamać, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo oczywiście dzisiaj ta firma jest potęgą. Więc bardzo dużo właśnie w tle akcji, która jest po prostu śledzeniem tych wszystkich wypadków, kolejnych meczy, zmian w strategii, napięć między trenerami, konfliktów między zawodnikami, romansów, tam jakichś dramatów finansowych i tak dalej. Bardzo dużo jest takich drobnych, powtykanych tu i ówdzie anegdot, które fantastycznie piszą po prostu taką historię gdzieś wokół tego i umiejscawiają to w kontekście. No i ja uwielbiam takie produkcje, które pod pozorem właśnie, opowiem wam tu, prawda, o drużynie koszykarskiej, przy okazji malują świat. Tak, i dają też bardzo dużo wiedzy po prostu. Faktycznie, tak jak powiedziałaś, ten serial jest bardzo mocno przemyślany. To znaczy, ten świat, próbują go zbudować od podstaw i przedstawić widzom i widzkom. Jak również Magic Johnson, czyli ta najsłynniejsza gwiazda Lakersów, ale również Karim Abdul-Jabbar, który jest też takim znanym koszykarzem podobno. Ja nie znałem. Jest bardzo. On jest Muhammadem Ali koszykówki. Okej. Okay. W każdym razie wtedy oni byli wschodzącymi gwiazdami, ale producenci serialu również zatrudniają, może nie nadurszczyków, ale takich raczej mocnych debiutantów do tych postaci. No i Magica Johnsona bardzo fajnie gra Quincy Isaiah, a tego drugiego Karima Salomon Hughes, którzy na swoim koncie mają bodajże... No po jednym chyba tytule, nie? I to chyba krótkometrażowym. I faktycznie no dla mnie, jak pojawiają się zwłaszcza Isaiah na ekranie, to kradnie show. W sensie może nie Johnowi Sirailiemu, który jest po prostu stworzony do roli Bassa, ale faktycznie no są tymi koszykarzami dla mnie. I to jest bardzo fajnie pokazane, bo to jest też taki współczesny model kręcenia i tworzenia opowieści, że oddajemy silnie im pole i pokazujemy, bo to są czarni gracze, więc lata 70., 80. to dosyć ostry rasizm, taki bardzo powszechny i to jest bardzo ciekawie pokazane, że z różnych perspektyw, nie tylko jako graczy, gdzie mają większe pewnie pole manewru,
pomiędzy, wiesz, tymi rasistowskimi stanami, ale też takie właśnie takie życie codzienne. Zwłaszcza jak poznajemy rodzinę Magica Johnsona, jego przyszłą żonę i jak to wszystko się buduje między nimi, gdzieś tam, wiesz, na przedmieściach, na czarnych przedmieściach, i później jak to wygląda w Hollywood, gdzie jest, czy tam w Los Angeles, gdzie jest po prostu, ma być celebrytą, no ten dysonans jest dosyć spory i to jest bardzo ciekawie pokazane. Jak również istotne jest, wspomniałaś o Gabi Hoffman, która jest... księgową i marketingówką chyba tam w tym przedsięwzięciu, tak? Dobrze mówię? Ona generalnie zarządza forum, czyli tym, tam gdzie grają w kosza, jak to się nazywa, nie boiskiem, tylko to jest taka hala forum, no i jak Bas kupił Lakersów, no to forum przyszło razem, jakby w pakiecie. No i ona zarządzała tym forum od dawna, była pierwszą kobietą ever, jakby do tego momentu, która tak silnie zapisała się w historii NBA-a. I faktycznie ona z kolei jest taką postacią, która no ma pokazywać, jak głównie biali mężczyźni, wiesz, zarządzali i traktowali właśnie czarnych, czy traktowali kobiety. Ona jest taką trochę Joan z Mad Menów, nie? Tylko zdecydowanie mniej obiekt seksualny. Tak, mi się bardziej wydaje. Po prostu, tak, kobieta. I czytałem z nią wywiad z Gabi Hoffman i ona mówiła faktycznie, że oczywiście nie słyszała wcześniej o tej kobiecie, jak wiele osób. I zwróciła uwagę na to, że jest taka scena w pierwszym odcinku, kiedy ma wejść na spotkanie z kolesiami. Ona jest wysoko postawiona w tej firmie, ale mimo wszystko i tak traktowana no, po macoszemu. Tak, no tak protekcjonalnie. Tak. Zrób kawkę, nie? Dokładnie, pomimo że są też tam osoby, sekretarki, jakieś stażystki, które mogłyby wykonać tę pracę, ale to nieważne, ona jest po prostu kobietą. I każe jakiejś swojej przełożonej zapiąć guziki pod samą szyję, żeby nie pokazywać piersi, żeby nie dawać jakby mężczyznom asumptu do jakichś komentarzy. I sama postanawia wejść na tę salę i tam coś podać. Już nie pamiętam, co to były jakieś papiery. I mimo wszystko ona rozpuszcza włosy, że robi taki gest, niby, to właśnie Gabi Hoffman mówiła w wywiadzie, niby wchodzi tam na swoich zasadach, ale jednocześnie no, musi poddać się temu męskiemu wzrokowi. I to jest taka, no, wydaje mi się, ciekawa anegdota. Jakby bardzo silnie pokazuje, jaki to był czas. I też świetnie zagrana, bo tam niepotrzebny jest żaden dialog, tylko po prostu to, co ona robi. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że w ogóle takie napięcie między kobiecymi bohaterkami, takimi nawet, które się tutaj w obrębie fabuły nie spotykają, bardzo ciekawie opowiada o momencie w historii. Oczywiście Lakersi nie są o feminizmie, tak? Ale jest gdzieś w tle kontekst społeczny i sytuacja kobiet nakreślona. Mamy właśnie Claire, graną przez Gabi Hoffman, ale też postać Jeannie Bass, to jest córka Jerry'ego Bassa, szefa wszystkich szefów, która no, dostaje posadę, bo jest córką szefa, ale ma swoje własne ambicje, pomysły, chociaż jednocześnie ciągnie ze sobą pewną rodzinną traumę i ma specyficzną relację z ojcem. Jest postać Cookie Keeley, czyli przyszłej żony Magica, grana przez Tamirę Toma Keeley, która jest taką mocno stąpającą po ziemi dziewczyną, która nie pójdzie na to, że on jest teraz sławny i wszyscy go chcą i nie powie mu tak i nie będzie mu po prostu sprzątać i gotować i zawsze być przy jego boku bez względu na to, co on robi. Jest też przede wszystkim postać Jessie Bass, czyli matki Jerry'ego Bassa. Tutaj dostajemy wgląd w wątki takie z przeszłości. Retrospekcje pojawiają się zresztą w kontekście nie tylko tej postaci, ale też jeśli się innego bohatera granego przez Jasona Clarka, Jerry'ego Westa, czyli tego trenera, który jakby trenuje Lakersów, kiedy serial się zaczyna i często właśnie dowiadujemy się, że ktoś tak naprawdę pochodzi z nizin społecznych. W kontekście mamy Jerry'ego Bassa, właśnie granej przez Sally Field, jest powiedziane, że ona urodziła go jak miała 19 lat, że nie miała pieniędzy, że ojciec odszedł, więc też ten taki mit self-made mana, powiedzmy, bardzo amerykański, jest tutaj jakoś podejmowany. Natomiast właśnie bardzo ciekawie są te kobiece postaci poprowadzone, bo oczywiście w strukturze tego świata, czyli zawodników męskiej drużyny koszykówki, kobiety pełnią określone role. Nie mogą
grać roli pierwszoplanowej, no bo pierwszoplanową rolę musi grać Magic Johnson, tak? Albo właśnie Karim Abdul-Jabbar, no wiadomo, albo właściciel drużyny. Ale mam wrażenie, że twórcy robią wszystko, co się da, żeby te postaci drugoplanowe były naprawdę bardzo ciekawe, bardzo różnorodne, miały swój punkt widzenia, swoją historię, swoje wątpliwości, swoje poglądy. I jak obserwujemy te interakcje, na przykład właśnie między Claire Rothman, czyli Gabby Hoffman i Jeannie Buss, to widzimy, że Claire na początku patrzy na nią z góry, ale potem coś się w niej łamie i gdzieś najpierw taką relację, można powiedzieć, skopiowaną z tego świata męskiego, gdzie na wszystkich innych, a szczególnie na kobiety, patrzy się z góry, zastępuje coś w rodzaju siostrzeństwa i jakiejś takiej relacji wspartej empatią. Więc bardzo to jest dla mnie ciekawe. No i też powiedziałabym, że tutaj istotny jest wątek komediowy, bo są takie postaci, które wprowadzają uśmiech. Na pewno Pat Riley, czyli z kolei przyszły trener Lakersów, taki, który poprowadził tę drużynę do największych zwycięstw, a my go poznajemy. Fantastyczny Adrien Brody jest w tej roli, naprawdę jest genialny. Tak, tylko chciałem właśnie powiedzieć, że po prostu po sukcesji kolejna rola, gdzie jest zupełnie innym człowiekiem. Ja kocham takie postaci, bo Adrien Brody się jednak kojarzy, mam wrażenie, cały czas z takim, wiesz, pięknym, artystycznym jakimś obiektem po prostu pożądania kobiet, a tutaj po prostu wygląda jak chudy mop. Tak, tak. Z genami szczura, no naprawdę, to jest tak. Po prostu coś niewiarygodnego. To jest, on jest postacią, która, jak to się mówi, funkcjonuje jako ten comic relief na początku, czyli kiedy on się pojawia, to wiadomo, że zawsze będzie coś zabawnego. Z drugiej strony jest to postać niesamowicie melancholijna. Mamy dosłownie kilka scen z jego żoną, a już bardzo dużo się dowiadujemy o tej relacji, o tym, kim oni są jako ludzie, jak oni siebie traktują, jaki jest on, jaka jest ona. Więc naprawdę mam wrażenie, że tutaj twórcy wykorzystują po prostu każde możliwe narzędzie, żeby powiedzieć nam coś o tych postaciach. Mnie się podoba jeszcze właśnie a propos Pata Riley'ego, ale też Jerry'ego Westa. Generalnie czuję taki duży dyskomfort w takich właśnie przestrzeniach, gdzie jest pełno tych białych, heteryckich kolesi i to jest, te przestrzenie są takie ciasne, zadymione. Ten zapach, już tam czuję tego potu i tego po prostu ego. I właśnie takie postaci jak Pat Riley czy właśnie Jerry West pojawiają się, może nie znikąd, ale to jest taki, wiesz, taka próba trochę tej toksycznej męskości rozsadzenia. I tak naprawdę takiego wyśmiania, właśnie powiedziałeś o tym comic reliefie, że gdzieś oni już podstarzali, po prostu byli koszykarze, tęsknią za tym taką sławą, za byciem na tym boisku, za pokazaniem, co to nie ja. No i są tymi właśnie trenerami, jeden gorszy, drugi lepszy i cały czas tak naprawdę z tym swoim egocentryzmem takim wrodzonym, wpakowanym do głowy, cały czas walczą i nie mogą sobie z nim poradzić. I to jest bardzo ciekawe, to są takie delikatne po prostu momenty, że widzisz te pęknięcia, że gdzieś tam na przykład leży ten Jerry West po prostu, nie wiem, czy po alkoholu, czy w tej depresji, smutny w samych gaciach i tak naprawdę, wiesz, patrzysz na niego i widzisz, no, masz tutaj swoją toksyczną męskość i po co ci to było. I to jest mega ciekawie pokazane i wydaje mi się, że nawet lepiej niż było to zrobione w Mad Menie. Że jednak ta taka dzisiejsza perspektywa, bo Mad Men się skończył ile? 10 lat temu? Jednak ta dzisiejsza perspektywa i jeszcze silniejsze takie piętno, jakby, jak to się mówi? Piętno co robi? Odciska na serialu i to jest bardzo ciekawe, ale też to nie jest nachalne, że wiesz, że to nigdy nie jest serial o tym, że powiemy ci o rasizmie w latach 70., powiemy ci o seksizmie w latach 80., czy powiemy ci o toksycznej męskości, że to wszystko jest gdzieś tak przy okazji. Ale to właśnie dlatego ja się tak zachwycam tym serialem, jeśli chodzi o to, jak on jest napisany i pomyślany, bo bardzo częstym problemem filmów i pewnie niektórzy widzowie to lubią, jest to, że one objaśniają świat, który powinny pokazywać, że funkcję wprowadzania wątku spełni zawsze dialog, tak, że bohaterowie zamiast przeżywać emocje tak, żebyśmy my mogli je poczuć oglądając ich, to o nich mówią. No więc tutaj tego nie ma i tak jak mówisz, tutaj nie ma ani słowa na przykład o toksycznej męskości.
ani słowa o tym w żadnym dialogu, że jak się nie umie o swoich emocjach rozmawiać, to człowiek ma problem i po prostu trzyma to w sobie tak długo, aż wybuchnie. Nie ma ani słowa o tym, że budowanie swojej wartości na wyłącznie zewnętrznych czynnikach, takich jak na przykład sukces finansowy, może być zabójstwem, bo co jeśli się potkniesz, tak? Natomiast to wszystko jest pokazane właśnie dzięki temu, że kamera śledzi te postaci i tak jakby zagląda za kulisy, prawda? Przygląda im się w bardzo różnych momentach, też tych takich codziennych, z dala od fleszy, od glamuru i od czerwonych dywanów, w których również na co dzień funkcjonują. I to znowu jest dość ciekawie odbite w tym języku wizualnym, bo oprócz tej stylizacji takiej właśnie na taśmę łamane na VHS, to tutaj mamy też często taki nietypowy montaż. Ja zwróciłam na to uwagę, nie wiem, czy to jest ciekawostka techniczna, która teraz będę przynudzać, ale dla mnie to było bardzo interesujące, bo zwykle jak się montuje, to się montuje tak, żeby tego montażu właściwie nie było widać, tak? To znaczy, nie wiem, mówi jeden bohater, mówi drugi bohater. A tutaj bardzo często jest zmontowane tak, że masz, nie wiem czy celowo, czy to jest potem jakoś kreatywnie rozwiązane właśnie już w postprodukcji, że na przykład masz trzy ujęcia na tego samego bohatera. One są w obrębie tej samej sceny, ale w pewnym sensie są jakby niechronologicznie. To znaczy na przykład bohater mówi, potem jest następna scena z minimalnie przestawioną kamerą przez chwilę, jak on, nie wiem, milczy i patrzy gdzie indziej, a potem znowu jest scena, jak on mówi, która jest kontynuacją tej pierwszej części. Czyli są tam takie trochę jakby impresyjne zagrania, które nie do końca grają z taką narracją, powiedzmy, realistyczną. Obecność kamery i w ogóle kogoś, kto sobie to pomyślał, zaprojektował, jakoś tam ułożył, jest zaznaczona, ale to bardzo fajnie pracuje też jako to narzędzie takie jakby dające nam dostęp do myśli bohaterów. Takie miałam wrażenie. Tak, to może ja przejdę tak szybciutko, trochę przewrotnie do tego, co mi się nie podobało i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, o której wspomniałaś, że jest bardzo dużo takiej zabawy, puszczania oczka, nawet dokładnego, to jakby w sensie stuprocentowego puszczania oczka do widza widzki i burzenia tej czwartej ściany. No i to jest zasługa na pewno Adama McKaya, który no jest mistrzem w takich właśnie zagrywkach trochę dziwacznych, żebym tak powiedział. On wyreżyserował też pierwszy odcinek, no i jakby ten pierwszy reżyser, który to robi, zawsze wyznacza to, jak będzie wyglądać sezon. Ton. Że jakby pozostali, tak, twórcy i twórczynie, tutaj zakładam, że głównie twórcy muszą się jakby do tego bardziej lub mniej dostosować. No i już w pierwszym odcinku dla mnie to był taki, w sensie podobał mi się tematycznie, ale czułem się mocno zagubiony. I miałem takie wrażenie, że cały czas no kręcimy bekę. Nie, że to nie jest do końca naprawdę. Że wchodzimy w świat, który kiedyś był, ale no patrzymy z takiej dzisiejszej perspektywy. No bo często na przykład aktorzy i aktorki właśnie mówią do nas, do kamery. I z jednej strony to jest ciekawe, jak mamy Gabi Hoffman, która, wiesz, wchodzi do tego wspomnianego przeze mnie pokoju z pełnego białych kolesi, no i wiesz, i mówi do kamery, no ci cholerni, wiesz, te cholerne dziady czy coś tam. Mm-hmm. Parafrazuję, że jakby zdaje sobie sprawę z tego, że oni ją zaraz poniżą. I też daje nam, jakby pewnie może nie do końca nam, ale na przykład takim młodszym widzom i widzkom, jakby wysyła wiadomość, że ona wie, że taki jest świat, że ten świat jest beznadziejny. I to takie patrzenie, to takie zwracanie się do widza, no nie do końca mi odpowiada, bo właśnie burzy mi taką pełną imersję, jaką miałem w Mad Menie właśnie. No i w drugim odcinku, który jest reżyserowany przez Johna Hilla, wspaniałego aktora, jednego z moich ulubionych, jest to już bardziej zminimalizowane. Jednocześnie też Johna Hill dostaje odcinek głównie o dzieciństwie i o rodzinie, o dzieciństwie bodajże tego Jerry'ego Westa, tam się pojawia taki wątek patologicznej rodziny, jak również Magic Johnsona. I to jest taka jego trochę brocha, no bo on też nakręcił ten taki film Mid-90s właśnie o dzieciaku. Więc jakby to też się fajnie w tym odnajduje i jakby pokazuje trochę siebie, jakby swój styl tworzenia, swój styl kreowania opowieści, ale jednocześnie musi
musi wejść w takie trochę buty pozostawione przez Adama McKaya. Mhm. Ale to tutaj myślę, że też warto dodać, że Adam McKay i Jonah Hill to są jedyni biali reżyserzy w stawce osób, które pracowały przy tym serialu i że w ogóle tutaj bardzo ciekawa jest ekipa tych reżyserów, bo też dodajmy, że to jest normalna praktyka przy serialach, że nad każdym odcinkiem pracuje inny reżyser i wbrew pozorom zdarza się to o wiele częściej niż rzadziej. Na przykład tutaj mamy dwie czarne reżyserki, Tanya Hamilton i Sally Richardson-Whitfield, która się w naszych rozmowach już pojawiała, ponieważ, co jest ciekawe, reżyserowała również kilka odcinków Pozłacanego wieku, ale reżyseruje też Peyman Benz, aktor i reżyser komediowy, który współpracował między innymi z Saszą Baronem Cohenem i też z Jimmym Kimmelem, a wreszcie pojawia się Damian Marcano, który też jest czarnym reżyserem i operatorem, który ma bardziej doświadczenie w takich produkcjach osadzonych w kulturze afroamerykańskiej. Więc tutaj jest bardzo ciekawy miks w ogóle reżyserów stojących za kamerą. A i chciałam jeszcze dodać, bo w międzyczasie sprawdziłam sobie. Ciekawe jest to, że mówiłaś o tych grających główne role aktorach, czyli o Solomonie Hughesie, ale też o Quincym Isaiah, tak? Czyli filmowych Karimie Abdul-Jabbarze i Magicu Johnsonie. No to tak jak Quincy Isaiah rzeczywiście jest aktorem debiutującym w dużej produkcji, pewnie wcześniej robił tylko rzeczy studenckie, to na przykład Solomon Hughes jest koszykarzem, jak się okazuje, czego nie wiedziałam. 2,10 m. Tak, więc myślę, że to w ogóle było jedno z największych wyzwań tutaj reżysera castingowego, żeby dobrze obsadzić tę rolę, bo ci aktorzy de facto musieli mieć po 2 metry wzrostu, więc... Tak, i to właśnie o to chodzi, że ten serial, ja o nim słyszałem już od dawna i generalnie z tego, co słucham różnych podcastów i czytam, jakby cały czas w Hollywoodzie o nim mówiono. To jest taki cały czas gorący temat i to jest taki, znowu wracamy do takiego HBO, wiesz, to nie telewizja, to HBO, coś takiego bardziej luksusowego i to widać. I bardzo mi się podoba ta cała taka nadbudowa, no wręcz wchodząca trochę taki w mit, takie wiesz, że coś przekazujemy takiego pokątnego, że też się kończą na przykład przyjaźnie przez ten serial, no bo warto powiedzieć, że Adam McKay, ten serial podzielił Adama McKaya i Willa Farrella, czyli aktora i producenta, bo oni mieli razem wspólnie... O, mów, bo ja tego nie wiem. No, coś tam nie wiesz tego? Nie, to są plotki, dawaj. No. To właśnie nie są plotki, to jest wszystko właśnie wszędzie jakby to o tym trąbią, że oni mieli swoją firmę producencką, która zrobiła między innymi Sukcesję. No i na początku rolę Bassa, czyli zamiast Johna C. Reilly'a miał grać Michael Shannon. Ale Michael Shannon chyba nie znalazł do końca rytmu tego, co chciał McKay przedstawić w serialu, no i odszedł. No i Will Ferrell się czaił na tę rolę. O Jezu, jak dobrze, że on nie gra tej roli. Ja też się bardzo cieszę. Wspaniale. Ale McKay powierzył ją Johnowi C. Reilly'emu. No i tak, John C. Reilly jest również przyjacielem tej dwójki. Mhm. No i John C. Reilly zadzwonił do Willa Ferrella z informacją, że to on gra, a nie McKay, który wiedział, że jakby razem mają produkować serial, wiedział, że Will Ferrell sobie tam, wiesz, tupta już w miejscu, bo myślał, że będzie grać, a tu kicha. No i podobno się pożerali dosyć ostro, no że już tej przyjaźni nie ma. Gra C. Reilly, a Will Ferrell po prostu w kolejnej produkcji Apple czy w jakimś innym serialu. I to jest, i to mi się mega podoba, że masz takie tam już że oni tam się pokłócili i pewnie o kasę też i jakby wiesz tam pewnie o inne rzeczy, ale chodzi o to, że wokół produkcji jest tyle gorących tematów i to, że oni jakby chcą też przedłużać ten serial nie tylko na 2 sezony i zrobić po prostu to 10-lecie Lakersów, wiesz, w 2 odsłonach, tylko ten pierwszy sezon, 10 odcinków mówi tylko o jednym roku. Więc mamy przed nami jeszcze 9 czy 10, całą po prostu historię, faktycznie ta dynastia może zostać, wiesz, i oni tak planują to zrobić. I tu jest materiał, o czym zaraz powiem, ale tylko chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, bo ja dostałam propozycję zrobienia wywiadów do tego serialu i bardzo chciałam je zrobić, bo te screenery, które dostajemy czasami dużo wcześniej przed oficjalną premierą, właśnie bardzo mi się podobały.
I powiem ci, że nie udało mi się wzbudzić zainteresowania tym w Polsce. Być może świadczy to wyłącznie o moich ubogich zdolnościach zawodowych, ale tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Jednym problemem było to, że aktorzy byli sparowani. To się często zdarza w naszej pracy, jak robimy zagraniczne wywiady, czyli że jest zorganizowany tak zwany junket, dostajemy możliwość porozmawiania, ale aktorzy są połączeni w pary. A media często działają w ten sposób, że patrzą na pierwsze trzy słowa, czyli tak, serial o Lakersach i na przykład, nie wiem, John C. Reilly, albo serial o Lakersach i Adrian Brody, czy tam, nie wiem, Sally Field. Więc tak, serial sportowy, no to już nie dla nas, bo tutaj naszych czytelników nie interesuje sport. No szkoda, bo tak jak powiedzieliśmy, to nie jest serial o sporcie, ale dobra. No i po drugie, że okej, chcemy wywiad tam, nie wiem, ale z Adrianem Brody, ale no to, żeby był sam. W domyśle niech opowiada, nie wiem, o swojej sztuce i o swoich podbojach miłosnych, ale nie o serialu, prawda? A producenci się zabezpieczają właśnie łącząc aktorów w parę, dlatego że chcą, żeby mówili o serialu. U nas jest problem z tym, że mamy bardzo mało prasy i mediów stricte filmowych, w związku z tym, long story short, nie zrobiłam tych wywiadów, czego zresztą bardzo, bardzo żałuję. Ale cóż, ja tu chciałam jeszcze dodać, bo ty mówiłeś o tym, że właśnie ewentualnie następne sezony i tak dalej. No nie ewentualnie, to już się wiesz. No tak, ale jakby to... nie wiemy dokładnie ile, tak? No bo plany to plany, a co wyjdzie, no to tak. Wyjdzie. Jasne. Ten serial zaczyna się od takiej sceny, że Magic Johnson wychodzi z gabinetu lekarza w szpitalu Cedars-Sinai. To jest taki bardzo elitarny, popularny szpital w okolicach Los Angeles, gdzie bardzo wiele gwiazd nie tylko się leczy, ale również trafia na przykład na odwyki i tam jakieś te, no oni współpracują z wieloma celebrytami. I tam wychodzi tylnym wyjściem, asystent, który go zawiózł, płacze. I potem już wszystko leci i w ogóle nikt do tej sceny nie wraca. No ja nie obejrzałam pierwszego sezonu do końca, zostały mi jeszcze dwa odcinki, których nie mam, więc nie mogę ich obejrzeć. Ale jestem głęboko przekonana, że ta scena nawiązuje do informacji, która dla każdego, kto minimalnie cokolwiek wie o nie tylko koszykówce, ale w ogóle historii amerykańskiej, jest dostępna, czyli diagnozy i ujawnienia tego, że Magic Johnson jest nosicielem wirusa HIV. Tak. Magic Johnson w 1991 roku to ogłosił. Dodajmy tutaj od razu, że jest to osoba, która nie tylko do dzisiaj żyje, ale również wciąż jest ze swoją żoną, która w czasie ogłoszenia tego była w ciąży z ich pierwszym dzieckiem, więc no, nie muszę dodawać, jak bardzo napięta była ta sytuacja w czasach, kiedy diagnoza kojarzyła się ludziom z wyrokiem śmierci oraz z tym, że kiedy mówi o tym osoba o statusie Boga, i sportowiec, no to od razu myślę, że jest milion potencjalnych kontekstów, które się bardzo, bardzo komplikują, tak? Czy będzie w stanie dalej grać? Ile będzie żył? To były pytania, które w tamtym czasie, no jakby przychodziły naturalnie. Więc ten wątek nie jest w tych pierwszych chyba sześciu odcinkach, które oglądam, w ogóle pociągnięty. No też nie może być, bo mówimy tutaj tak o scenie z przyszłości, a ten pierwszy sezon rozgrywa się na przełomie lat 70. i 80., ale to też był taki jasny sygnał sugerujący, że właśnie w tej historii Lakersów i to tych Lakersów przecież jeszcze sprzed dominacji Kobe Bryanta, który tu się pojawia jako dziecko na widowni, syn znanego koszykarza i Shaquille O'Neala, który tu się w ogóle jeszcze na razie nie pojawia. A ty dużo wiesz? Po prostu jesteś fanką kosza, przyznaj się. W ogóle nie jestem fanką kosza, ale to są rzeczy, które się wie, Kuba, no co ty, no. No więc to jest wszystko bardzo właśnie ciekawe. Też... ciekawe jest to, że oni zaczynają wcześniej, no bo jakby jak myślisz o Lakersach, to właśnie myślisz o tym duecie Shaq i Kobe i to już były takie ikony, które mogły, że tak powiem, rozkwitać na tym bardzo żyznym gruncie, ale właśnie fascynujące jest to, że McKay sięga wcześniej i też, że będzie pokazywał nie tylko teraz tę epokę Pata Rileya, który był takim pierwszym, można powiedzieć, Lakersowym cudotwórcą, ale właśnie też, że pokazuje ten przełom pod trenerem Jackiem McKinneyem. Zresztą fantastyczna rola Tracy Letza. I potem, ja już sobie doczytałam, co tam się potem dzieje, więc wszystko no wiem. No tak, po co? O spoilery łatwo. Tak, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo to jest ciekawe. No. Ja czekam najbardziej na to, jak to się już, wiesz, rozwinie ta popularność
koszykarska i pojawią się celebryci, celebrytki na widowni, o czym powiedziałaś. Na przykład Jack Nicholson to jest czas, w którym wiesz, on najbardziej imprezuje. Dużo kokainy i dużo sex workerek wokół niego się kręciło, razem z Polańskim i tak dalej. I to jest to, na co ja czekam, że właśnie, że oni już osiągną ten status gwiazdy, ci koszykarze i będą, wiesz, zapraszani nie tylko do Playboy Mansion, ale na te wszystkie premiery, reklamy, spotkania, tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. I to jest ten Hollywood, który ja chcę zobaczyć w tym serialu. No i mam nadzieję, że jeżeli nie w tym sezonie, to w kolejnych to będzie. Generalnie wydaje mi się, że ten serial w Polsce nie będzie popularny. Też tak myślę. Bo jednak to jest takie trochę, że ta koszykówka u nas, no niby tak, ale nie do końca. Jakby zrobili, wiesz, o futbolu, takim w sensie piłce nożnej, to by było trochę inaczej. Ale też Kuba, zobacz, bardzo często mówimy tutaj o serialach, które wiemy, jak ważne są na przykład dla, nie wiem, ewolucji jakiegoś zjawiska, albo jak mocno społecznie umocowane. A wiesz, ile razy słyszałam, oczywiście nieoficjalnie, że no wiem, że to jest ciekawe, Black Lives Matter, ale w Polsce to nikogo nie obchodzi. I trochę to tak działa, ale ja myślę sobie, że my jesteśmy właśnie od tego i mamy tę platformę i tę możliwość, że mówimy tutaj o serialach, więc możemy powiedzieć o serialu, który być może niekoniecznie się mocno zakorzeni w polskiej, rzeczywiście bardzo futbolowej rzeczywistości. No i też ten kontekst kulturowy wydaje się być całkowicie odmienny, szczególnie jak pomyślimy, jak wyglądała wtedy polska rzeczywistość. Ale mimo jakiś tam jednak wad, wtopek, potknięć, jest bardzo ciekawy, ma bardzo duży potencjał, ma świetnie napisane postaci, bardzo interesująco i tak charyzmatycznie, powiedziałabym, rysuje całe to popkulturowe tak naprawdę zaplecze. No świetna jest ta właśnie obietnica, że już zaraz świat NBA i świat celebrytów się przetnie, co jest świetnym punktem wyjścia do kolejnych dramaturgicznych napięć. Więc ja od siebie tutaj daję swoją pieczątkę na kości i uważam, że naprawdę no bardzo, bardzo warto to śledzić i też nie chcę robić spoilera, więc nie będę mówić dokładnie, co spotyka jedną z postaci kobiecych tutaj, ale mówiliśmy o tym, że oni tak uchylają takie okna do bardzo jakby nieoczywistych wątków czy rzeczywistości, ale ta relacja Jerry'ego Busa z jego mamą Jessie, czyli John C. Reilly i Sally Field, no naprawdę jest taką przestrzenią bardzo nieoczekiwanych czasami zwrotów, pozornie w ogóle nie pasujących do tego uniwersum, a jednocześnie bardzo ważnych, więc jestem tylko i wyłącznie bardziej ciekawa, gdzie jeszcze się twórcy z tym serialem wybiorą. Sally Field, prywatnie wielka fanka Lakersu. No widzisz, jednak coś wiesz o tej koszykówce. Ja tylko wiem, co przeczytam, ale o Sally Field mógłbym, wiesz, czytać non-stop. No dobrze, to co? No to polecamy chyba, nie? Tak, ten serial to rzut za 3 punkty. Nie ma tak, dobry suchar na koniec. Wspaniałe. Dziękuję, Aniu, i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.